Dzisiaj nadszedł dzień, żeby parę zdań powiedzieć o samej wannie. Jest to wanna angielskiej firmy Platinum Spas, która ma 49 dysz masujących, 5 miejsc siedzących i jedną leżankę. Z takich danych technicznych posiada grzałkę 3 kW, dwie pompy do masażu. Wanna jest podzielona na dwie części. Połowę zasila jedna pompa, połowę druga. Do tego ma osobną pompę, jeżeli pamiętam dobrze, 400 W do cyrkulacji, co jest bardzo ważne, żeby wybierać wanny z dodatkowymi pompami do cyrkulacji wody. Jest wyposażona w ozonator, filtr, jak widać 3 zagłówki, szeroki wodospad, podświetlenie LED. I z takich najważniejszych rzeczy chyba to wszystko. Wymiar to 2 metry na 2 metry w kwadracie, 88 cm wysokości. Oczywiście do góry płyta do przykrywania. Ocieplenie wanny to fabryczne, to jest 1,5 cm. I chyba z tych informacji takich najważniejszych to wszystko. Teraz wiecie, o czym rozmawiamy, mówiąc o kosztach energii, chemii i tak dalej, jaką dokładnie wannę użytkuję. A teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda taki, nazwijmy to, serwis wanny. Za chwilę Wam pokażę wszystkie czynności, które wykonuję. Specjalnie od dłuższego czasu, chyba dziś od 2 tygodni, tak nie za bardzo o nią dbałem, żeby jakby pokazać taką maksymalną ilość czynności, które trzeba przy niej robić. No oczywiście woda, wiadomo, o wodę się zawsze staram, żeby była przejrzysta, dlatego że zapuszczoną wodę wyciąga się do takiej postaci jak teraz, naprawdę kilka dni, jak nie nawet tydzień. No dlatego wiadomo, o wodę trzeba dbać, ale pokażę Wam dzisiaj cały taki serwis, który zwykle robię raz w tygodniu, natomiast nie wszystkie czynności pokazuję za każdym razem, one się tak trochę wymieniają, ale to będę mówił już w trakcie tego pokazu. Zastanawiam się, jak to zrobić, żebyście jak najwięcej widzieli, więc chyba kamerkę założę sobie po prostu na głowę i będziecie widzieli, co wykonują moje ręce. Także widzimy się za chwilę, tylko kamerka musi znaleźć się tutaj. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Oczywiście wanna wyposażona jest w audio, które działa bezprzewodowo z telefonu. Mogę Wam zademonstrować. Łączymy się z wanną. Usłyszymy taki dźwięk. To jest znak, że jest połączona i bez problemu. Ten dźwięk już chyba znacie. To jest intro moich filmów. Także zapomniałem jeszcze powiedzieć, wbudowane audio. Zaczynamy. Pokażę Wam teraz cały serwis, który wykonuję. Oczywiście wanna jest otwarta, no bo przed chwilą pokazywałem Wam, opowiadałem o danych technicznych. Od czego zaczynamy? Zaczynamy przede wszystkim, nie wiem czy tutaj będzie widać dokładnie, ale od blokady na sterowniku, żeby nam się nie uruchomiły w tym czasie żadne filtry czy pompy. Cyk, jest zablokowana. W tej chwili wszystko stoi. Na ten czas wyciągam tutaj obudowę. O, ciekawy jestem, jak to wszystko będzie widać. Teraz takie obmywanie boku, które będę robił, to nie robię za każdym razem, tu naprawdę nie ma osadu, ten osad się za bardzo nie zbiera, jak dbamy o wodę, dajemy chemię, nie ma takiego wielkiego problemu, no ale raz tam na 2-3 tygodnie po prostu taką delikatnie zwilżoną ściereczką jadę i przemywam tą część od lustra wody tutaj w górę. Jak jest jakiś osad, to żeby to wszystko zetrzeć, to jest takie, o, przecieramy, można zajrzeć pod zagłówek, ale pod zagłówkami jest czysto, nie ma problemu. Raz na jakiś czas oczywiście tutaj też nazbiera się trochę
syfu, więc oczywiście to wszystko, co robię, to robię bez żadnej chemii, tak? Czysta szmatka wyprana, dobrze wypłukana, żadnej chemii, żadnych proszków, żadnych udziwnień, z tego powodu, że jeżeli nie będziemy mieli czystej szmatki i ta chemia dostanie się do wody to wszystko z czasem bardzo mocno zacznie się pienić. Przede wszystkim będzie się pienić. Najwięcej takiego syfu to czuć ręką, jak się jedzie, że ona nie jest taka idealnie śliska, tylko czuć, czuć po prostu pod dłonią, że jest jakby taki delikatny osad. Najwięcej jest zwykle tutaj właśnie w tym zakolu przy filtrze. Możemy też umyć sobie górę. Ok. Uwaga na zabawki dzieci. Ok. Ta wanna nie była czyszczona dobre 2-3 tygodnie w taki sposób. I jak widać, nie wiem jak to pokaże kamera, ale naprawdę nie wygląda, żeby tutaj coś było nie tak. Dobra, później przecieramy obok. Tu jest sterowanie powietrzem. Tam jest podział pompy. Tutaj, nie wiem czy widzicie, jest uruchomienie wodospadu, który się tam znajduje. Zaraz wam to wszystko pokażę. Na razie to wszystko wyłączyłem, żeby móc z grubsza przetrzeć wannę. Głośniki. Głośniki, nagłośnienie. Wszystko oczywiście jest wodoszczelne. Ok. I to już jest wanna przetarta. Szmatkę sobie odłożymy na razie tutaj, bo jeszcze będziemy jej używać. I moja cudowna łyżka, o której już wspominałem. I teraz najważniejsze. Wyciągamy filtr. Odkręcamy pokrywę. Odblokowujemy i wyciągamy takie specjalne sitko. To jest dobre, bo czasami jak są małe zabawki moich dzieci, to wszystko się tutaj zatrzymuje, nie wciąga mi tego dalej. I teraz filtr szybko. Widzicie, jaki brudny jest. 2 tygodnie, specjalnie go nie pukałem, bo czy ten filtr, jak robię raz w tygodniu, często jest tak czysty, że nie, no nie bylibyście w stanie zaobserwować, czy tutaj w ogóle coś wyczyściłem. Ok. I z takim filtrem wychodzę na zewnątrz. I mam tutaj przy mojej wędzarni przygotowany taki słupek, z którego korzystam. Wąż przygotowałem sobie wcześniej. Ściągam to sitko. Tego nie potrzebujemy. I zaczynamy pukanie. Cześć piesku. Ok. I filtr jest praktycznie wypłukany. Teraz skręcę wąż. Bo wypłuczę jeszcze wiaderko. Nie wiem czy widać, ta woda. To jest taki biały osad. Nie wiem to wszystko, co to jest, ale to wszystko wylewamy. Płuczemy i filtr wkładam do czystego wiaderka. Wracam z powrotem do jacuzzi. Filtr momentalnie ląduje na swoim miejscu. Tutaj widzę, że jest trochę brudu. Troszeczkę to jeszcze wypłuczę. Dobra, czyszczenie filtra za nami. Jest to proste, bez większych problemów. I teraz jest moment, kiedy możemy odblokować zablokowaną wannę. Nie wiem, czy słychać, ona ruszyła. Widać bąbelki, czyli ruszył ozonator.
W tym momencie już nie ma problemu, ona może sobie chodzić. Nie wiem, czy widzicie, ale na dnie jest bardzo dużo piasku. To jest rzecz, o której mówiłem, żeby nie używać tych samych strojów kąpielowych nad jezioro i do wanny spa. Uwierzcie mi na słowo, jak pojadę nad jezioro, tym bardziej, że mam małe dzieci, czyli często bawię się na brzegu, na plaży, gdzieś tam w tym piasku, siedzę na piasku, bawię się z moimi dziećmi, bo może gdybym od razu wchodził gdzieś głęboko i pływał, to byłoby inaczej. W każdym razie zawsze dostaje się piasek do kąpielówek i nieważne ile razy wypierzecie je w pralce, te bicze wodne, ten masaż, który tutaj jest, jakby wyczepia jakby jak dywan i zawsze wyleci tego piasku mnóstwo. Z mojej odzieży, no ja już mam jakby wypłukane, my mamy wypłukane przez zimę te stroje, ale teraz widać, że kogokolwiek zaprosimy, kogoś, kto ostatni raz używał kąpielówek, nie wiem, latem, nad jeziorem czy nad morzem, jest pełno piasku, który wszędzie gdzieś tutaj widać. Nie znalazłem sposobu, jak w taki sposób, jak taki piasek można usunąć, więc mój prosty wymysł: w motoryzacyjnym sklepie kawałek węża, który wkładamy do wanny. Po prostu zaciągam nim wodę i jak odkurzaczem pozbywam się piasku z wanny. Woda już leci. A ja normalnie, delikatnie, żeby tego piasku nie wzruszyć, mogę całą wannę. Jestem ciekawy, czy to w ogóle widać. Czy to zobaczycie na kamerze? Ale cały ten osad, tu z leżanki, tam nie ma na siedzeniach. Tutaj jest jeszcze najwięcej, w takim miejscu, tu się też zawsze zbiera na środku. Ok, i posprzątane, czyli kolejna czynność za nami. Teraz kolejna czynność to dolewanie wody. Woda, tak jak mówiłem wcześniej, paruje. Staram się poziom wody trzymać równo z lampami LED. Tutaj z podświetleniem, czyli widać, że jej dużo brakuje. Nie dolewałem jej od dłuższego czasu, ponieważ pojawił się pewien problem z wodą w kranie. Woda u nas zaczęła być zażelaźniona. Jak wlewasz taką wodę, to praktycznie nie ma żadnej różnicy. Natomiast to żelazo, które jest w wodzie, w jakiś sposób zaczyna działać na chlor, który jest w wodzie, i po dodaniu chloru wychodzi pełno brązowego osadu, który po prostu no trzeba jakoś mechanicznie usunąć, czyli przez tydzień filtruję i puczę filtr, żeby się tego pozbyć. Dlatego wpadłem na taki pomysł, zaraz go przetestuję, i kupiłem najprostszy filtr do domu specjalnym wkładem do wody zażelaźnionej i pierwszy raz w ten sposób doleję wodę. Zobaczymy, czy to będzie działać. W instrukcji filtra jest tylko napisane, tu mamy wyjście. W instrukcji filtra jest napisane, że nie może być większy przepływ niż 6 litrów na minutę. Ale mi się wydaje, że to i tak jest sporo, więc nie będzie problemu. Tam się gdzieś zaczepiło. Ach, złośliwość rzeczy martwych. Jest. Tutaj mamy końcówkę węża. Weźmiemy to może w pudełku, we wiaderku, żeby tu było stabilne. Odczepiam złączkę. To testuję pierwszy raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Woda leci. I
i leci woda. Zobaczymy, co z tego będzie. Teraz, jak dolewamy wody, to można ją dolewać obojętnie jak. Ja często dolewam ją jeszcze bezpośrednio przez filtr. Nawet jeżeli gdzieś jakiś paproch byłby w wężu, to jest duże prawdopodobieństwo, że robiąc w ten sposób, on się od razu zatrzyma na filtrze. Od razu będzie widać spadek temperatury, bo leję lodowatą wodę z kranu, już spadła na 35 stopni. Ale tak naprawdę tutaj tylko czujniki widzą tą zimną wodę. Jak za chwilę ją całą przemieszam, to zobaczycie, że no, że woda się podniesie. No, 34,5 spada bardzo. Także to jest mój taki prototypowy wynalazek. Zobaczymy, czy to zadziała. Zobaczymy jutro albo nawet po południu. No co będzie, czy to żelazo nam wybije. Dobra, woda sobie leci, a w tym czasie po dolaniu wody oczywiście najważniejszy to jest test pH, który trzeba sobie uszykować. Zrobimy zaraz test. Po teście damy chemię według tego, co potrzeba. Dając życie, to będzie pH minus. I możemy dać antyglon, bo nie dawałem go chyba, nie wiem, od miesiąca. Możemy dać floka. Aj, uwaga, co za szczęście. Możemy dać floka, bo ta woda z kranu to nigdy nie jest taka klarowna, jak byśmy chcieli, żeby była. No. Także woda niech się dolewa. Tu coś się już pobrudziło. To pewnie jakaś końcówka od węża. Czasami taki jakiś osad, w sensie osad, jak czymś pobrudzimy tą wannę, właśnie jak tego przed chwilą nie było, czyli nie wiem, ten plastik od końcówki od węża to zrobił, nie mam pojęcia, bo nie widziałem, ale czasami takie rzeczy bardzo ciężko jest z tej powierzchni wyczyścić. Przynajmniej tak jak ja nie używam żadnej chemii, wszystko robię na zasadzie wody i tarcia po prostu. Ok, woda się dolewa. Pomalutku możemy uruchomić sobie na przykład masaż wodny, żeby zaczął mieszać wodę. Żeby ta świeża woda wymieszała się z tą, która już była, żeby robiąc testy na pH, no ten wynik był jakiś miarodajny. Tutaj mamy w tej chwili masaż na leżance. Tutaj tym pokrętłem możemy włączyć powietrze. A tym pokrętłem dzielimy pompę między leżanką a tymi dwoma miejscami. Teraz tylko te dwa miejsca pracują, a możemy zrobić pół na pół i pracują i te miejsca, i leżanka, i na leżance możemy dać powietrze. I tak to wygląda. Możemy uruchomić drugą pompę. Zaczyna z drugiej strony wanna. O, tutaj jest pokrętło uruchomienie wodospadu, możecie zobaczyć. Działa wodospad. Tu jest tak samo powietrze. Zamykamy powietrze, a tam mamy podział między tym siedzeniem a tamtym. Nie wiem, czy mnie słychać. Tutaj mamy oświetlenie LED. Oświetlenie LED, którego nie za bardzo teraz widać. Mamy tutaj poszczególnie różne kolory. To są kolory stałe, czyli cały czas będzie się świeciło w takim samym kolorze, ale możemy sobie uruchomić, że będzie się automatycznie zmieniało. Tak jak teraz jest zrobione. Moje ręce są tutaj,
a kolory się zmieniają. Oczywiście no, najlepszy efekt kolorów jest, jak jest ciemno, no, ale teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. Linia wody, lampy LED, mocna lampa tam na dole, która podświetla wody od dołu i podświetlona fontanna, którą możemy uruchomić. Teraz tego efektu nie widać, ale w nocy normalnie widać, jakby leciała kolorowa woda. No, cały czas leci. Za chwilę zamkniemy wodę, bo lampki są praktycznie przykryte. Woda spadła do 35,5 stopnia, czyli o jakieś 3 stopnie spadła, o 33 już. 3,5 stopnia spadła, ale to mówię dlatego, że lejemy lodowatą wodę prosto do filtra, do czujników i tak dalej. A za chwilę zakręcę wodę, przemieszam wodę i ona spokojnie tam na te 34-35 wróci z powrotem. Ok. Uruchamiam, niech się ta cała woda przemiesza. A ja idę zamknąć wodę. Woda zamknięta. Filtr wyciągnięty. Z ciekawości, czy coś tutaj widać. Trochę osadu, trochę kamienia. Nie mam pojęcia, czy to teraz wylać z tego filtra, ale wylejemy. Dobra, zajmę się tym później. Woda wymieszana. Tak jak mówiłem, temperatura wróciła na 34,5. Oczywiście jest grzałka, grzałka już dogrzewa. Woda jakby straciła na przejrzystości, natomiast ona się nie na tyle pobrudziła, co tego pewnie nie zaobserwujecie. Natomiast tutaj są miliony, miliony pęcherzyków powietrza. To od tego, że uruchamiałem masaż właśnie z powietrzem. I te pęcherzyki powietrza, to po prostu trzeba poczekać trochę czasu, z godzinkę one znikną i woda jest znowu przejrzysta. Przechodzimy do testu. Mnie interesuje najbardziej test pH. Wygląda to tak. Moczymy cały tester. Nabieramy wody. O, akurat udało mi się idealnie nabrać. Chloru nie mierzę, bo już mam doświadczenie i wiem, że taki chlor po jednym dniu wyparowuje, więc na pewno jest zero. Ostatnia tabletka, mam nadzieję, że uda mi się trafić, czasami się nie trafia. Najważniejsze, nie wolno dotknąć palcami w jakikolwiek sposób, jak gdzieś upadnie, to tabletka jest do wyrzucenia. Musi trafić bez dotykania, idealnie tutaj, żeby ten wynik był, poprawny. Także tutaj trzeba się chwilę skupić i tabletkę umieszczamy w środku. Udało się. Teraz zamykamy tester. Tabletka jest w środku. Musimy ją rozmieszać. Już widzę, że pH poszło mocno do góry, ale to jest normalne, ponieważ wlałem wodę z kranu. Dolałem wody z kranu, więc to jest normalna sprawa. Najlepiej na światło słoneczne, w sensie światło dzienne. Po wymieszaniu już widzę, że mamy gdzieś na poziomie 7,6 pH. 7,6, a ważne jest w takiej wannie, żeby nie było problemów, musimy utrzymać między 7,7,2. To jest tak maksymalne, znaczy w sensie widełki to jest od 7 do 7,2, a my mamy spokojnie 8,6 w tej chwili. Spokojnie tą wodę można wlać z powrotem, nic się nie stanie, wypłukać tester. Teraz pierwszą rzeczą to musimy zbić to pH, ponieważ jeżeli pH mamy za wysokie, to reszta chemii basenowej nie działa w taki sposób, w jaki powinna działać. Tutaj mam moją ściągę. Zaraz wam zobaczę, 7,6 było. Jakieś robaki zamieszkały. Widzicie, że rzadko tego używam. Było 7,6 na 7,6, 60 gram pH minus.
bierzemy tak. PH minus, warto go, to jest PH plus, widzicie? Ale bym teraz zrobił PH minus, PH minus. Normalną rzeczą to jest to, że się lubi zbrylać, więc normalnie go należy począsnąć. Gdzie jest moje magiczne wiaderko? Magiczne wiaderko jest tu. Nalewamy wody. Teraz już wiecie, do czego jest ta łyżka. Łyżka jest do mieszania chemii. Czymś to trzeba rozmieszać. I nad wiaderkiem 60. Miarka ma 50. Ale my sobie zrobimy 40. I dosypiemy 20. PH minus dodany. Zamykamy. Teraz środek trzeba wymieszać. Czym cieplejsza woda, zawsze te środki łatwiej się rozpuszczają. Już go w wiadrze nie widać. Uruchamiamy pompy. I wlewamy do wanny. Wypukać wiaderko. Nabieramy wody z powrotem. Wanna pracuje. Dawkujemy chlor. Już mam resztkę. Jest. Tyle, ile powinno być. Zamieszamy. I chlor już czuć, jak to śmierdzi w cudzysłowie. Ląduje w wannie. Woda jest wymieszana, temperatura 34,5, grzałka świeci, dogrzeje, dobija. Mógłbym dać tą algę, o której mówiłem, i floka, natomiast jest gdzieś godzina 12. Oczywiście z rodziną będziemy się dzisiaj kąpać. Po dodaniu chloru, tam po 15-20 minutach można już skakiwać, a ta chemia potrzebuje trochę więcej czasu na działanie, dlatego ją dam wieczorem, na noc, dam w szczykawce jeszcze alga off i tego floka. Na teraz to wszystko. Przetrę jeszcze tutaj delikatnie wannę. Zakładam pokrywę i to jest cały serwis wanny, taki no jak robię, no najczęściej wycieranie to jest raz, nie wiem, na 2-3 tygodnie wycieram tak w środku, jak wam pokazywałem. Zwykle to jest tylko wypłukanie filtra, uzupełnienie wody, oczywiście zbadanie wody, chemia. Także to jest, nie wiem, 10 minutek. Nie zajmuje to dużo czasu. Przetrę jeszcze schodek. Jest ten osad od wody, mimo wszystko się wszędzie zbiera. Tutaj widać pełno zabawek moich dzieci. No, no i tyle. Zamykam pokrywę, sprzątam wąż i pewnie po obiedzie woda się dogrzeje. Dogrzewa się gdzieś między 2 a 3 stopnie na godzinę. To taka informacja odnośnie tutaj mojej wanny. 1000 litrów wody, grzałka 3 kW, 2-3 stopnie, tak nawet bliżej 3 bym powiedział na godzinę, jest w stanie się dogrzać. Zamykam pokrywę. Uwaga, żebym nie zrzucił pustych już butelek z barku. Zamykanie pokrywy.
Powiem tak, dla faceta żaden problem, jak nie ma mnie w domu i dziewczyny się same kąpią, no to kobieta ma się trochę, że tak powiem, co narobić, żeby to zamknąć, ale nigdy nikt nie powiedział, że będzie łatwo, więc czasami się trzeba poświęcić. Zamki z kluczykiem, kluczyków na razie nie używam, bo moje dzieci jeszcze nie kombinują, natomiast to jest dobry patent, nie idzie wtedy odpiąć klamry, jak ktoś się boi, żeby jego pociechy same nie korzystały, albo w nocy, jak śpisz, twoi sąsiedzi nie przyszli z flaszką do ciebie i nie wykąpali się bez twojej wiedzy, tylko żeby zawsze musieli ciebie na tą flaszkę zaprosić, można to wszystko zakluczyć. Tyle. Cały serwis wanny sprzątam. I na razie. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.